nadzieję, że ten wypadek nie będzie miał dla niej żadnych przykrych konsekwencji. To był środek nasenny, który zażyła Gina. Pusty. Tu opisany jest przebieg choroby pacjenta i podane nazwisko lekarza prowadzącego. Nie mam do niej klucza. To torebka Giny. Miała ją przy sobie, gdy ją potrąciłem. Wezmę ją i zwrócę Ginie, gdy się obudzi. Nie mam do niej klucza. Zobaczmy, co jest w środku. Zapałki mogą mi się przydać. Takie można dostać tylko w pewnym klubie, The Pink Iguana. Różowa jaszczurka. Aż trudno uwierzyć. W mieście o tej porze jest bardzo spokojnie. Lepiej nie. Wolę tradycyjne sposoby. Na przykład drzwi. Zobaczmy. To jest plan szpitala, a dokładniej mówiąc tego piętra. Tutaj jest ten pokój. Tu korytarz i, jeśli się nie mylę, na lewo od pokoju, po drugiej stronie korytarza, znajduje się magazyn. To bardzo interesujące. Nie da się. Jest zamknięta. Ktoś wyrzucił flamaster. Możliwe, że mi się przyda. Butelka spirytusu. Może mi się jeszcze przydać. Uszkodzony. Niestety, prysznic jest zepsuty. Brakuje kurków. Nie, nie będę myć rąk. Kurek z zimną wodą. Na razie nie muszę z niego korzystać. A poza tym, przyznaję się, jestem zbyt nieśmiały, by pewne sprawy załatwiać publicznie. Na razie nie. A poza. Somnilon. Silny środek nasenny. Jest pęknięty. Pewnie pękł, gdy Gina popijała tabletkę nasenną. Lepiej nie będę jej budzić. Musi odpocząć po przeżytym szoku. Typowe prześcieradło szpitalne. Wezmę to sobie. To naprawdę nie jest odpowiedni moment na spanie. O tej porze roku nie działa.
To chyba jedyny element prysznica, który jest w dobrym stanie. Nie wiem, po co miałbym odkręcać głowicę prysznica. To nie jest dobry pomysł. Przecież nie, to nie jest... Lepiej przechowywać spirytus w butelce. Poszukujemy dawców organów. HIV nie wybiera. Ty możesz. Mam nadzieję, że ten wypadek nie będzie miał dla niej żadnych przykrych konsekwencji. To bez sensu. To nie jest... Zobaczmy, co jest w środku. A, tu jest ten krucyfiks, który Gina dostała od swego ojca. Zobaczmy, co jest w środku. A. Do diabła. Zupełnie wypadło mi z głowy, że mam odebrać książkę. Wciąż jeszcze jeżdżę samochodem, który dostałem od rodziców na 18. W portfelu jest list od profesora Sylwy z Berkeley, który kieruje Katedrą Fizyki Stosowanej. Proponuje mi napisanie u niego doktoratu. Długo czekałem na taką propozycję. Mam nadzieję, że cała ta historia wkrótce się wyjaśni i pojadę wreszcie do Kalifornii. Znalazłem go podczas wykopalisk. W środku widać muchę. Nie mam do niej. Przypuszczam, że tam przechowywane są rzeczy pacjenta. Tu nie ma karty pacjenta. Jest na stałe przymocowana do łóżka. Lepiej nie. Brak karty mógłby wzbudzić podejrzenia. Tym dzwonkiem wzywa się pielęgniarkę. Mówię prawdę, nie potrzebuję pielęgniarki. Nie ma potrzeby go zabierać. Niech wisi. Podoba mi się ta nalepka. Nie da się. Kurek z zimną wodą. Kosz na śmieci. W środku nie ma nic, co by mnie interesowało. Cóż mogę powiedzieć? Sedes jak sedes.
Brakuje kurków, dlatego nie ma wody. To chyba jedyny element. Nie. Do czego miałby mi się przydać? Uszkodzony. Niestety, prysznic. To bez sensu. To nie jest... To nic nie da. To nic nie da. To nic nie da. Myślę, że to niezbyt dobry pomysł. To nic nie da. To nic nie da. Niech będzie. Spróbuję dostać się do magazynu po Gzymsie. Mam nadzieję, że przeżyję. Lepiej nie patrzeć się w dół. O mało co i wszystko wzięłoby w łeb. Aha, zgadza się. Tu jest magazyn. Zobaczymy, co tu ciekawego znajdę. W środku jest kilka segregatorów i formularzy z nagłówkiem wpływ i rozchód środków medycznych w latach 94 do 98. O, vademecum. Może będę tego jeszcze używać. Nie interesują mnie segregatory. Tu jest zatrzęsienie segregatorów, papierów i tym podobnych rzeczy. Nie jest w dobrym stanie. Dobrze. Myślę jednak, że wezmę tylko głowę. Ma dziurę w głowie do oglądania mózgu. Szuflady są zamknięte. Nie wiem, co jest w środku, ale wydają mi się podejrzane. Lepiej nie dotykać. Szkoda, że jest pusta. Wątpię, czy mi się przyda. Nie. W pudełkach są przeróżne środki medyczne. Nic z tych rzeczy mi się nie przyda. Poduszki dla pacjenta. Wezmę te dwie. Są duże i przyjemnie miękkie. Nic z tych rzeczy. Poduszki mogą służyć jako tułów, ale widać, że głowa jest sztuczna. Nie łapię. To byłoby niemądre. Nie łapię. To dopiero cegła. Zawiera opis prawie każdego znanego leku. Ma dziurę w głowie do oglądania mózgu. Są duże i przyjemnie miękkie. To nic. To nie jest. Lepiej nie patrzeć się w dół.
czysta karta pacjenta. Do diabła! Ten flamaster jest kompletnie wyschnięty. W ogóle nie chcę pisać. Flamaster jest za wąski. Jakby go napełnić spirytusem? To nic. Teraz nie działa. Wezmę to sobie. Nic z tych rzeczy. Nie interesują mnie. Mam nadzieję, że nikt nie... Wątpię, czy mi się przyda. Szkoda, że jest... To byłoby niemądre. To bez sensu. To nic nie da. To nic... To byłoby niemądre. To nic... To nie jest... Szkoda, że jest...